O, jesteśmy. Wiesz co, nie widać nas, ale to nie ma znaczenia. Słuchajcie, kochani, tak się z wami łączymy, żeby wam pokazać widoczki. Jestem tutaj z ziomkiem z Głogowa. Witam, nie wiem czy mnie... Fajeczkę chyba tylko widać. Nie, nie widać. Tak więc słuchajcie, jesteśmy właśnie sobie, spacerujemy, ponieważ były pewne okoliczności, że sobie wyszliśmy na spacer, się przewietrzyć. Ale powiem wam, że w nocy można bardzo dużo zobaczyć przy okazji, niechcący. No, tak więc pokażę wam, jak to jest ładne i oświetlone, bo mnie nie widać niestety. Nas niestety nie widać, ale... Ale może teraz widoczki. Nas nie, nie będzie. Nie, nie będzie nas widać. Nie, bo to jest kompletnie ciemno, ale widoczki mogę pokazać. Znaczy widoczki, czyli światełka, bo widoczków też nie ma. Ale mogę wam powiedzieć, że jest ładnie. Witajcie, kochani. Zobaczymy, ile osób nie śpi o tej godzinie. Mi się pomyliło, że jest piątek, a okazało się, że jest czwartek. Czwarty unio. Pokazałabym wam, nie wiem, czy będzie widać, też nie widać, bo mamy tutaj kostki lodu, kubeczki. Ale widać łapajeczkę. Tak więc nie widać nic, tak więc. Co tam napiszcie? Napiszcie, co tam robicie. My spacerujemy, słuchajcie, świerszcze cykają. Pięknie jest, gwiazdy są przepiękne na niebie. Ale też właśnie nie oddaje to efektu. Myślałam, że chociaż od telefonu będzie poświata, ale no niestety nie. Niestety nie ma poświaty od telefonu. Jesteśmy teraz, słuchajcie, na tamie. Ale jest fajne powietrze w ogóle. Fajna temperatura teraz, fajne powietrze. Ale słuchajcie, jedzie samochód, to obrócimy na siebie kamerę. Właśnie, może nas zobaczycie. Może nas zobaczycie. Będzie nas widać, czy będzie nas widać? Czy będzie nas teraz widać? O! Troszeczkę. Jesteśmy jak cienie. No nie, troszeczkę tylko. Co tam, co tak tam ciemno? No na tam jesteśmy, ciemno jest. Już oszczędzają. Słuchajcie. Tak więc jesteśmy na tamie i pijemy napój z kostkami lodu. No jest już czwartek, za godzinę piątek. Właśnie, a mi dzisiaj w ogóle dzisiaj pomyliło, że jest piątek. Słuchajcie, i wszystkich wprowadziłam w błąd i wszyscy chcą uwierzyli, że jest piątek. Ale pisze, że jej też się mylą dni. Myślę, że to Andrzej przecież stoi na wieżowcu. Cześć Tomek. Na dzisiejszy live Andrzej ja nie widziałam, mówi mi, że... A może ktoś wie, jaka pogoda w Głogowie dzisiaj? No, bo tutaj... Aż z ciekawości zapytam, bo tutaj jest mamy pięknie. Kogoś z Głogowa? Mało ludzi jest, bo wiesz co, nie przychodzą im powiadomienia z Rebel, dlatego jest mało osób. Ale może się znajdzie ktoś z Głogowa, bo tutaj dużo osób z Głogowa ogląda. Może Sylwia jest z nami? Jowita, wdychajcie powietrze i życie, pisze Ola. Słuchajcie, to życie jest mi tak utrudniane, że to się w głowie nie mieści, ale jest też bardzo, musisz uważać na mój kubek, żebyś mi nie ten. Oczywiście, oczywiście. No, tak więc, co piękna, Armand, napisałeś? Piękna pogoda w Głogowie? Tak, Armand jest z Głogowa. Ja też. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof. Tak więc słuchajcie, tak wam pokazujemy na chwilę, no bo co? No nic, piękna jest ciemno, noc. Nie zobaczycie nas, jest piękna noc, okoliczności trochę gorsze, ale damy ładne radę. Widoki. Ale ładne widoki, poszliśmy na spacer sobie, zrobiliśmy 4 km. Głogów 17 stopni, pisze Sylwia, ale Sylwia nie jest z Głogowa, ale pisze, że 17 stopni, sprawdziła na necie. Sylwia, no, to pewnie podejrzewam, że u nas może być teraz cieplej. Nie wiem, bo ja jak w bruku jesteś, to wiesz, jest inaczej. Tylko nie wiem, jak ja daleko z tymi kostkami lodu dojdę, bo mi już ręce zamarzają, a nie było kubków z kostkami. No to ja poniosę. O, tu mamy, żeby nie było... Tak, mamy. Kochana, ludzie plują jadem wszędzie, to jest tragedia, co się dzieje, napisał syn, ale Justynka, mi nie chodzi o plucie jadem, nie chodzi o... O po prostu sytuacje, które wpływają na komfort codziennego życia i jest ich już coraz więcej i no i co? No i wylet do przodu. I sam byłem świadkiem tego. Tak, powiem wam, że miałam trzy noce temu, no bo z tą nocą to już będą trzy noce temu, miałam taką okoliczność, że gdyby nie świadek, który jest obok mnie, który ją widział, to nikt by mi w to nie uwierzył. Takie cuda się działy, ale już
nie będę, już, już teraz jest to nieistotne, ale tak, to wpływa bardzo na komfort codziennego życia, to muszę się domyśleć, jak już bardzo jest prywatność nadszarpnięta i mam wszystko zrobione tak, żeby człowiek nie mógł normalnie egzystować w ciągu dnia i w swoim azylu domowym. Dobry wieczór. Jesteście sobą i to najważniejsze. Domyślam się, kochana, że masz ciężko, napisała Justyna. Co to za gościa masz przy sobie? Może spacer do Bielska? Nie, do Bielska nie będziemy, Sylwia. Nie, nie będziemy w Bielsku, będziemy w Bielsku w poniedziałek. Ja witam, zapas cukru nie będzie się. Armand, ja już cukier to kupowałam ponad 2 lata temu. I mam do teraz, mi leży. Jak wiele elo wariaty, pisze Andrzej. Andrzej, widzimy się jutro. Nie jutro, przepraszam, w sobotę, bo już mi się dni mylą. W sobotę i w niedzielę. W Kan 30 stopni. No, Kan jest piękne. Więc napiszę, że będzie dobrze. Dariusz nas pozdrawia serdecznie. Andrzej, mam pomysł. Dołącz do transmisji na żywo. To ty w pojęciu, że będziesz miał jaśniej od telefonu, będzie jaśniej, będzie nas widać. O, o. Dobry pomysł. Czekaj, Andrzej, gdzie ty tutaj jesteś, żebym cię dodała? Weź ty, Andrzej, poproś o dołączenie do transmisji na żywo. Ty widzisz, tam podjechało teraz? I się zatrzymał, ciekawe, czy ten... Wojskowy. Nie widzę tutaj. No zaraz zobaczymy. Andrzej, jesteś z nami jeszcze? Patrz, drugie też. Okej, chwila. No to nie chwila, tylko dawaj łączy, nie musisz być na kamerze. My potrzebujemy tylko światło. Potrzebujemy twojego blasku. Albo za 2 minuty kończymy, to się pośpiesz. Tam jest chyba czerwone światło i dlatego stoi. Ten stoi, bo czerwone światło, a ten stoi, bo tam zajechał. Zobacz, jak on stoi, zupełnie inaczej. Widzisz, bo tam zaparkuje. A czekaj, jedzie. Chcę dołączyć do transmisji. Zatwierdź. Jestem dodanie ciebie. Dodawanie. Nigdy się nie złamiesz, rozumiesz, pisze Ola, ale to już jest hardcore, no, tak się nie da egzystować. Dodaje Andrzeja. Czekaj, Andrzej, a przyjeżdżasz do Głogowa, będzie wielkie boom. No to Armand, powiedz mi jakie, bo ja nic o tym nie wiem. Gdyby miało być, to bym wiedziała. Czekaj. No Andrzej, dzięki tobie... Czekaj. Jaśniej. Ja to tylko, wiesz co, marnie. Dobra, to nara, nie? Weź pozapalaj światła u siebie. No, nie oszczędzaj. Dobra, to nara. O, ja Andrzej. Tak, witaj Aniu. Używam, muszę sobie chyba selfie sticka wyciągnąć, bo sobie muszę coś do picia nalać. Co tam, Andrzej, słychać u ciebie? Masz 2 minuty. Co słychać? No, wszystko dobrze. Byłem sobie dzisiaj na przesłuchaniu też, tak jak ty. Z tym, że ja byłem na przesłuchaniu w Bielsku Białej w sprawie tego zamachowca z Warszawy. No i co, no? Powiedziałem, co chciałem powiedzieć. No... Czuję się w ogóle no, poszkodowanym, jeżeli chodzi o tamtą sytuację. Także nie skończy się na tym, że byłem tylko świadkiem. Będziemy do tego dążyć. No, co tam jeszcze? To już tak dziwnie. Bo mam, nam wesoło jest. A gdzie wy w ogóle jesteście? Bo jak chcecie, no tam je. Przyszło im powiadomienie, myślałem, że robicie nocną zmianę ze względu na czuwanie. Ze względu na okoliczności, które mnie spotykają. No powiem ci, że właśnie przed chwilą jechał pewien pojazd, nie powiem jaki,
I tak się zastanawiałam, czy znowu coś tam nie wyskoczyło z tego pojazdu na noc mi, nie? Ale wiesz, to nie są żarty w sumie, bo my się śmiejemy. Ja nie wiem, jaka będzie ta... A najgorsze jest to, że muszę, wiesz, tą stroną, gdzie to się wszystko działo, to muszę teraz do domu dojść, nie? Dojdziemy, dojdziemy. A jak nie dojdziemy, to Andrzej wszystko wie, to wam opowie. Tak, tak. I tak nie uwierzycie. No. Tak pić żywot. No dobra, bo my będziemy kończyć, nie? Ania pyta, a kim jeszcze będziecie oprócz poszkodowanych? Podejrzanymi? No nie, 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 nie. Tak się nie będziemy bawić. Tym razem to my sami zabiegaliśmy o to, żeby w tym uczestniczyć. Także tym razem w tej sprawie to my będziemy o sobie rządzić i decydować, a nie jakiś pieprzony system milicyjny. Co tam pijesz, Andrzej? Słowa ode mnie, no. Co tam pijesz, Andrzej? Wiesz co? No już ci pokażę. Da się to odwrócić? Ale nie p, nie promuj. No pytasz, no to. Ciebie piję tam, czy co pijesz, no coś procentowego, coś nieprocentowego, bezalkoholowego, no tak, alkoholowego. No, wiesz, kurczę, kamerki też nie mogę. O. Nie, no tak lightowo procentowego, wiesz? Że co? Wermuta ze Sprite'em, lodem i cytrynką. Takiego jednego przed snem, wiesz? Tak, nie promuję. No, my wam nie pokażemy, bo jest tak. Ciemno. Ja tam coś widziałem, bo akurat rozmawiałem przez telefon z kimś, ale włączyłem sobie relację waszą na telewizorze. No i tylko widziałem, że kubeczki pokazujecie. A było je widać? No nie wiem, no to czy ja mam dobry wzrok akurat. Może nie za późno. Widzisz po ciemku, no dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że reszta widzów też. Jesteśmy ciebie odprowadzili, chociaż wiem, że nie jesteś sama, pisze Ola. Nie, Ola, ty kończę, bo wiesz. Chociaż powiem właśnie, wam, że gdybym 3 noce temu nagrała okoliczność, która miała miejsce, mimo że miałam 2 telefony przy sobie z tylnych kieszeni, gdybym to nagrała, to byłby hit hitów po prostu. Ja mam info do Oli. Olu, bo akurat teraz chyba z 30 minut rozmawiałem przez telefon, także ja te twoje wszystkie głosówki odsłucham, jak tylko skończę relację. Bo tam wiem, że mi wysyłałaś dużo głosówek, ale no akurat no podczas rozmowy telefonicznej nie mogłem ich odsłuchać, ale jak tylko skończymy tę relację, to odsłuchuję i ci odpiszę. Bo dobra, no wszyscy wiedzą, że Ola do ciebie wysłała głosówki. No. Andrzej, ty jak na zdjęciu profilowym wyglądasz jak Jezus. No wiem, no. W ogóle dużo dostałem informacji, żeby kurczę, chodzić w rozproszonych włosach, ale naprawdę uwierzcie mi, nie lubię. To jest mega niewygodne. Mega, mega, mega niewygodne. Lubię mieć spięte włosy. Dobra, my spadamy. No to ja daleka też. Droga. Daleka droga jest środek nocy, a około 3 km. Specjalnie wyszedłem na balkon, żeby były wytonowane czernie. No tak. No, my lecimy, bo zobaczymy, co nas czeka po drodze. Spoko, spoko. Tak, Ola, odsłucham. Ale dzisiejsza moja akcja z drabiną, słuchaj, przez drabinę do domu dzisiaj wchodziłam przez okno. No ja to wiem, a widzowie już wiedzą? Czy nie? No dowiedzieli się. Aha, no. Po prostu przez drabinę. Tak, tak, Sylwia, drabina... tak. Sylwia, przyznaję się, że wyprostowałaś mi włosy. No bo ja normalnie, tak fabrycznie, że tak powiem, mam mega kręcone loki. A pokażę wam, jaki Garfield mi się tu skrada pod tą. Kuźwa, nie da się przyjrzeć. Bo to może być jakiś dron. Tak, od Billa Gatesa. I za chwilę dostaniemy od demagoga, kurczę. Nie, nieprawda, Bill Gates nie produkuje dronów w formie kotów, rudych kotów. Weź ty pisz, co mówisz, że mnie zaraz zablokują. No. Ktoś ci coś powrzuca. Tak, tak. Ktoś uprzykrza po prostu Jowicie
Życie nawet się trzymowało, ale mam Regularnie, się. ja już nie mam siły po prostu, ja już nie mam Tak. siły. A powiem wam, że teraz właśnie w tym momencie, to co się, znaczy ja się nigdy nie żaliłam, nie skarżyłam, ale w ostatnim czasie, przez ostatnie dni mam dużo świadków tych wszystkich zdarzeń, tak więc... Więc kto mieczem wojuje? No. No, pamiętam jak w gimnazjum wkładaliśmy szpilki w zamek, żeby lekcji nie było, Ania napisała. No, tak było, tak było. Największa akcja była, Andrzej, jak zrobiliśmy live'a z zapowiedzią, jak wpadłeś do mnie spontanicznie i byłeś u mnie krótko i No, pojechałeś, to to tej była nocy akcja. była najgorsza akcja. Wiem, no ja znam tą I akcję, bo rozmawialiśmy wtedy. No. najgorsza akcja była tej nocy. I podejrzewałam, że to było po to, że się domyślili, że może u mnie zostaniesz, tak jak czasem zostajesz. No. I że wiesz, będzie to wpływ na dwie osoby, nie? Które są No. przy level. Ale to teraz informacja do tych łebków albo Kiwie do kogo? No właśnie, to jest No, drugie, jest lepiej powiedziane. to do tych potworków jak najbardziej. Pokémonów. Możecie odwiedzić to samo miejsce w ten weekend. Bardzo chętnie się z wami spotkam. Niedziela. Bardzo chętnie się z wami spotkam. Także już oficjalnie mówię, że będę wtedy w tym miejscu, w którym uprzykrzacie i obicie życie i zapraszam. W każdym razie dobrze, że masz Będzie energię, nas tam całkiem już naprawdę więcej, zmęczona tą sytuacją. więc no, będzie bliskie spotkanie trzeciego stopnia. No. Tak więc. Nie to, że miała dość, bo dość nie mam, nie? Ale no kurde, jak dzisiaj wychodziliśmy z chaty, szliśmy, to się śmialiśmy, że jak ktoś mnie teraz obserwuje w tym momencie, to sobie się wita porąbana taka akcja, na z domu sejdzie na spacer w środku nocy, nie? Ale to już nie jeden myślał, co mi świnie podrzucił, że Jowita porąbana, bo taka świnia, ona wiesz, na przekór jeszcze w danej sytuacji się rozkłada, nie? I się dobrze czuje, jeszcze ją wykorzystuje na pozytywy. No dobra, słuchaj, my spadamy, bo mam daleko do domu. No, ja też, no. Widzimy się tak, No. jak się widzimy, nie? No. No i do zobaczenia, to pa, Do pa. zobaczenia, pa. Albo Trzymajcie się. czekaj, wiesz co, No, poczekaj jeszcze chwilę, bo czekam, ja czekam. cię tu postawię, ty mów do widzów, a ja w tym czasie jeszcze przygotuję nam prowiant na drogę, bo tutaj. Tak, bo tu kostki lodu, No, wszystko. A okej, gdzie ta okej, gira? no. Czytam, czytam. Ola coś wcześniej napisała, że Andrzej, że jak ma, nie wiem, czy to teraz przejadę do tego, ale coś było o moich długich włosach i o, Andrew należy do LGBT, dlatego ma długie włosy i XD. Tak, jak najbardziej. Tylko ja jestem tym plusem po tym, wiesz. Nie, no ja należę tak naprawdę to ja Ty należę uważaj, do. co mówisz, bo potem wytną, puszczą, a pelikany będą łykać, kurwa, jak nie jedną rzecz Dlatego napisałeś. dobra, oświadczam, ja należę do LPG. Należę do LPG, lubię tanio jeździć samochodem. Chociaż w tych czasach już nie ma, że tanio. Wiem, Ja. Ola, ja ciebie też uwielbiam. Tak, a ja Olę kocham i wnoszę o związki jednopłciowe. Nie no, kurczę, bo teraz to ty się kurczę, wiesz. Dobra, no to wycinamy i niezły zlepek będą mieli hejterzy. Ja się Niech sobie przyznaję, mają, że tylko jestem że z wiesz, LPG, a ty prosisz o. Andrzej ciebie widać, a mnie nie, ja powiem, że ktoś głos podłożył, nie? No tak. Ale masz charakterystyczny głos akurat. No ja wiem, bo ostatnio dwie osoby mnie rozpoznały w mieście po głosie, a nie po wyglądzie, nie? Ja Może miałem dlatego, że dzisiaj bez bardzo. makijażu byłam Słuchajcie w i w ogóle, dresie. jak miałem, jaką miałem bardzo miłe spotkanie dzisiaj, jak jechałem taksówką na komisariat zeznawać w sprawie Tylko nie tego. mów szczegółów żadnych. Nie, tylko na bardzo No, miłego wiedziałam, co taksówkarza mówisz. trafiłem, który Ja jest. tutaj nic nie widzę. To jest problem, to jest rozkopane. Który Dobra, myśli nie, tak jak okej. my, wolni To przyjdziemy, czekaj, bo auto ludzie. jedzie. Także bardzo miłe Dobra, to są spotkanie. Śmiałem dziury. się z Dobra, chodź taksówkarzem. za mną. Jak ja wpadnę, to Którego? znaczy, że jest dziura. Jak nie wpadnę, to znaczy, że możesz iść. I pozdrawiam tego taksówkarza i pozdrawiam jego żonę, ponieważ Dobra, wiedzą, chodź, że chodź. oglądają takie wolnościowe media.
Kurwa, gdzie jest chodnik? Ty, tu nie ma chodnika. Ty, tu jest nie, jakaś taśma. Nie, bo to jest teren budowy. No tu jest teren budowy, dobra, chodź, ja wiem, gdzie idę. Idę na pamięć, a jak padnę, to znaczy, że ty masz mnie zatrzymać. Dobra, chodź, bo jakie auto nam dupę rozjedzie. No mów, Andrzej, mów. Ja nie wiem, ile wy już tam wypiliście. Nie wodzi, że ciemność widzę. Ciemność. Tutaj ciemność. Się poruszamy. A jeszcze ty mnie, Andrzej, oślepiasz. Ale dobra, spoko. Dobra, idziemy wzdłuż. A nie, bo tutaj też musimy minąć. Czekaj, bo tu jest jakaś dziura. Nie będziemy potrzebowali światło włączyć. Dobra, na razie to auto stoi, nam oświetla. A po której stronie? Po lewej idziemy. Dobra, te kostki wywalą, nie? Nie, trzymaj jeszcze, bo tam będzie śmietnik. A daleko macie do domu? Uważnie, ktoś widział, gdzie je trzeba było zostawić. Nie macie daleko do domu, nie? No i jeszcze kawał. 2,5 kilometra. Ej, bo się woźnika zaraz zaśmieje. Iwonka wracała, pozdrawia nas. Czekaj, bo tutaj jest światło, tu jest światło, to sami tylko weź to daj na dół, świecąc. No, korzystajmy z sytuacji. Wow! Witam serdecznie. A to stoi i się patrzy na nas, nie? Kierowca, jesteście co, oni nienormalni? Hello. 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 Tak więc nienormalni po prostu, nienormalni. No. Ja nigdy nie obiecywałam, że ten. No. Całe życie z wariatami. Dobra, idziemy, tak mijamy ich bokiem. A powiedz mi, to jest ten stadion, ten, co rozmawialiśmy? Nie, a to nie, to stadion nie, to jest bo, jeszcze od nas. Ale nie, bo to wyglądało jak murawa zielona, a to jest zielony most. Nie, to jest jak tamy. To nie jest ten most mój. Mhm. Uważaj. W każdym razie. Już nie, czekaj, bo nie zapalaj żadnej latarki, przestań. Patrz, jak jest jasno. Patrz, jak tam jest lampa. No chyba, że się boisz. Nie, bo inaczej, lampy... Uważaj, jak coś jedzie. Zajdź. Ola, ja dołączam do twoich pozdrowień dla tego pana. Ale ja coś miałam opowiedzieć i widzisz, Andrzej, widzisz. Aha. No, opowiadaj. No, powiem wam tak. U mnie, bo tak ten, tak do widzów bardziej, nie? U mnie się wszystko dobrze układa. Uważaj, bo jelonek szedł. Znaczy, taki chrząszcz. Brzmi w trzcinie. I ogólnie u mnie się dobrze układa, wszystko mi się dobrze wiedzie, oprócz jakichś tam innych mankamentów, ale najważniejsze, że jest zdrowie i w ogóle człowiek ma jakąś tam energię jeszcze do działania po różnych rzeczach, które przeżył. Ale wiecie co, ludzie są bezlitośni, a zwłaszcza pewne sytuacje, które mają na mnie wpłynąć, tak? W celu, nie wiem, zastraszenia mnie, wywołania we mnie niepokoju, strachu, tak? Żeby się tym karmić. I tego jest coraz więcej ostatnio. Plus siedzą jeszcze inne okoliczności, o których, słuchaj, ja wiem, że wy macie tutaj pełno pomysłów na niedzielę, śmiesznych, żeby rozbawić widzów, ale ja trochę tak mam gorzej z nastrojem. Ale dlatego mogę powiedzieć, że więcej informacji. Ja po prostu powinnam to powiedzieć, co ja miałam ostatnio, Andrzej, czy nie wiem, Aneta, czy ktokolwiek tam jest obok mnie, jak ja prowadzę rozmowy telefoniczne w momencie, kiedy jestem blokowana, na różne sposoby jest uniemożliwiana mi działalność. Są blokowane na przykład moje konta bankowe i w jaki sposób to się dzieje i w dzisiejszym znowu to się stało. To już nawet nie chodzi o to, że ktoś chce wpłynąć na mnie tak fizycznie, gdzieś tam zastraszając mnie, tylko też pod względem codziennego egzystowania, odcinania mnie od moich własnych pieniędzy, gdzie oczywiście od razu informuję, nie mam żadnych komorników, długów, ani nic takiego. Kwestia polega na tym, że po prostu jestem odcinana od własnych pieniędzy pod pretekstami różnorakimi, trzymania moich pieniędzy, kilka dni roboczych, nie puszczania mi ich na konto, czy po prostu blokowania mi pod pretekstem bezpieczeństwa moich kont. I to jest warto, żeby to nagłośnić po prostu, bo być może ktoś się z tym też mierzy w Polsce, bo sytuacja wcale nie jest ciekawa, tak? No bo to jest utrudnienie, bo my mamy przed sobą powiedzmy ponad 1000 kilometrów, wyjeżdżamy za kilka godzin, a ja mam w tym momencie konta zablokowane, nie zdążyłam wypłacić gotówki. Wiesz co, Jowica, to co mówisz jest bardzo ważne i nawet ja sobie tak myślałem ostatnio, jeszcze nie rozmawiałem z tobą o tym, ale myślę, że to wszystko, co się teraz dzieje wokół ciebie, wokół nas, wokół Rebel,
te wszystkie kłody pod nogi i to nie są takie zwykłe kłody, tylko naprawdę już takie mega kłody systemowe, utrudnianie, uprzykrzanie takiej codzienności, na przykład wypłacenie swoich pieniędzy, czy inne takie utrudnianie. Tak, na przykład czy chodzi o mir domowy, to już są naprawdę grube akcje i myślę, że powinniśmy zrobić za jakiś czas takiego live'a z pewnymi oświadczeniami typu, no nie wiem, no na przykład, no, że jesteśmy zdrowi, że nie chorujemy na poważne śmiertelne choroby, że nie zamierzamy sobie odebrać życia, bo ja już nie wiem, bo to wszystko, co się teraz dzieje wokół tutaj naszego otoczenia wolnościowców, ludzi walczących o wolność, to już nie są jakieś takie żarty, tak w mojej ocenie po prostu, więc myślę, że taki live, tak, taki tylko ja zawsze, wiesz, Andrzej, będzie... się nie skarżyłam, bo ja nie chciałam straszyć ludzi, ja nie chciałam się użalać nad sobą, wiesz, ja mam bardzo silną osobowość. No ja wiem, tylko, ja wiem. Ludzie wiesz, to nawet też wiedzą. Już nie patrząc na te jakieś tam strachy na lachy, patrząc teraz na sytuację pod względem kart SIM, internetu, banków, w jaki sposób się to wszystko dzieje i w jaki sposób ja na przykład dzisiaj znowuż jechałam do filii banku, bo znowuż jedną rzecz miałam zablokowaną wczoraj. Tak samo składałam reklamację, przecież składam reklamację. Ja po prostu od 2 tygodni notorycznie w bankach składam reklamację, bo na różnorakie sposoby, oczywiście ja te pieniądze koniec końców mam, tylko ja na różne sposoby jestem blokowana, muszę wypełniać jakieś dziwne oświadczenia. Jak nie oświadczenia wypełniać, to nie czyta mi moich kart w bankomatach. W całej Polsce i obecnie, jakie to są bankomaty różnorakich firm, nie czyta mi moich kart, albo przychodzi mi nagle rano SMS, że mój kod logowania został usunięty, bądź mój PIN został usunięty. Potem ciężko się dodzwonić, bo nie dodzwonisz się, nie podając tych danych, które są usunięte, więc dzwonisz na okrętkę, żeby cię połączyli. Łączą cię, oczywiście jest reklamacja, potem przeprosiny i za każdym razem dostaję przeprosiny i albo oni nie wiedzą, dlaczego tak się stało, albo zamiast mam sprawę pod dywan, bo w momencie, kiedy ja mówię, że to wszystko nagrywam, tak, że ja to nagłośnie, że mam już dość, że pozbawili mnie danej sytuacji, że mogłam wykonać, bo jest przede mną podróż, no to wtedy nagle jest wszystko już możliwe, odblokowane, zresztą byłeś też świadkiem jednej sytuacji, jak jechaliśmy na wydarzenia wołyńskie, w jaki sposób byłam blokowana i pozbawiana możliwości korzystania ze swoich własnych środków. Wiesz, to jest najbardziej przykre, że to już jest wchodzenie takie naprawdę w naszą prywatę, bo tam wiadomo, hejterzy zawsze są na rebel, czy na kogokolwiek, ale wchodzenie w taką prywatę, co się teraz dzieje wokół nas, to już... To już nie jest śmieszne. Ja nawet śmiem podejrzewać, że takie mam, jakby takie myśli mi się kołatają, że to, co się teraz dzieje złego, jakby u nas w życiu, może być związane nawet kurczę, z jakimiś kolegami, z jakimś ugrupowaniem tego na przykład zamachowca z Warszawy. Bo skąd no, zamachowca możemy wiedzieć? W cudzysłowie. Tak, w cudzysłowie, ale ja mówię tak, jak media o nim pisały. Także to już media go tak uznały, ochrzciły, więc skąd ja mogę mieć pewność, ja nie mogę mieć pewności, że ten gościu, który teraz siedzi w areszcie, nie ma swoich jakichś, jak to się mówi, czy pobratyńców, którzy, no może jest w ogóle w jakiejś grupie takiej, kurczę, dziwnej, nie? I może ta grupa, tym bardziej, że jego twarz w telewizji, w każdych wiadomościach zamazali, a nasze twarze nie. Także tutaj system popełnił mega jakby nie wiem, no, u mnie to się błąd. Zaczęło grubo od momentu najpierw postrzelenia mi psów, a potem poszło z górki, tak? No tak, no później jeszcze były króliki, także tak, no, i wiele dużo, innych dużo sytuacji, więcej akcji z tego miałaś. Było masę. Ja przed domem, słuchajcie, wychodzę sobie wieczorem przed mój dom, a ja na krześle widzę moje dokumenty, nie? A czym 3 dni temu przed domem znalazłam moją starą pierwszą wizytówkę Rebel 24, która w ogóle wyszła. Następnie widziałam najpierw wizytówkę, potem... Kurwa, słyszysz to? A najpierw wizytówkę. Następnie po tej wizytówce wizytówka Avizo z czerwca tego roku. Muszę zobaczyć jeszcze na dzień, który to był dzień, gdzie pewnie listonosz zostawił mi w drzwiach, żebym nie musiała schodzić na sam dół. Tylko jak przyjdę do domu, to już bym w drzwiach miała, bo tak często jest. Plus świstek z
rachunek za płatności za przedszkole mojego syna, który dawno, dawno temu chodził do przedszkola i krótko. I tego typu rzeczy znalazłam u mnie pod domem na krześle, nie? Tak więc... No różne są okoliczności. No. Dzisiaj wchodziłam do domu przez okno, dobrze zostawiałam jedno okno uchylone i drabiną wchodziłam i jestem szczupła. To udało mi się po prostu wdrasnąć do własnego domu przez okno, gdzie przez uchylone okno wsadziłam rękę, otwarłam kolejne ten i dzięki temu mogłam wejść, nie? Już tak się egzystować nie da, nie? Ależ no da się, tylko komfort życia w ogóle spada i to jest bardzo takie, nie że raz na jakiś czas, jak to kiedyś było, że się zdarza, tylko teraz się zdarza bardzo często, nie? I to jest właśnie ten minus. Czekaj, bo może teraz będzie nas widać. Nie dość, że coraz częściej, to jeszcze coraz groźniejsze akcje się dzieją. No i to, no to nie jest po prostu przyjemne. Słuchajcie, były sytuacje takie, że wracałam na przykład z jakiegoś wydarzenia i mieliśmy albo odkręcone koła, albo otwarty samochód. Tak, właśnie o tym albo, miałem mówić. No. Jechałam z kimś i ktoś nas próbował ściągnąć z drogi, potem zjechał nam drogę, bo oczywiście świeciliśmy światłami, dawaliśmy znać, że co to w ogóle się dzieje. Albo ciągłe śledzenia, jeżdżenia za nami. I sytuacja była następująca, że to zaraz ty opowiesz ciekawostkę z Warszawy przed ostatnim wydarzeniem, które miała miejsce, tak się zachęcam, jakbyś chciał. Opowiem, że była sytuacja, w której po prostu jadę samochodem, tak? Z kimś po prostu jechałam w towarzystwie danej osoby i mężczyzna próbował nas po prostu tak jakby z drogi zepchnąć, po czym zajechał nam samochód. Oczywiście no nie mówię, że my tam nie chcieliśmy sobie z nim się rozmówić, ale jak wyszedł z samochodu, to podszedł do kierowcy i powiedział, że wsiądź do samochodu, bo nie dojedziecie do domu. I tych sytuacji jest dużo, tak? Tak więc nie posiłkuję się zgłaszaniem tego nigdzie, bo to są rzeczy, niektóre namacalne, a niektóre są nienamacalne, tak? No bo co? Co ja będę zresztą zgłaszać do systemu tego typu rzeczy, gdzie no nie odczuwam, żeby ten system gdzieś tam się o mnie troszczył. No ale ostatnio się nie dzieje, nie jest wesoło w ogóle. Jest ciężko, gdzie muszę się naprawdę skupić, muszę mieć spokojną głowę, bo no w ogóle. No i właśnie to jest tak, że to trzeba by było uporządkować i opowiedzieć, jak większość ludzi w ogóle, jaką ma styczność z jakimiś rzeczami, bo ja nie jestem pojedynczym przypadkiem zapewne, a nie to, żebym się dała zastraszyć, bo się zastraszyć nigdy nie dam, trzeba by było coś mi zrobić, żebym przestała działać. Tylko kwestia jest tego typu, że no komfort życia po prostu spada. Komfort życia po prostu spada i no i tyle, i człowiek zajmuje się rzeczami, którymi nie powinien się zajmować, powinien mieć spokojną głowę, zwłaszcza gdzieś tam w swojej prywatności, tak? No i to jest takie wchodzenie w naszą prywatność i to jest takie nie w porządku, nie? Że ktoś nie ma szacunku do prywatności drugiej osoby i nie wiem, co myśli, że ten sobie zdziała, nie? A ty, Andrzej, opowiedz ciekawostkę z Warszawy i będziemy kończyć. Dobra, Dotyczącą tego samochodu, który jechał przed nami. Ja wiem, o czym mówisz. No tak więc, no w momencie, kiedy wjechaliśmy do Warszawy i dojeżdżaliśmy w okolice Placu Trzech Krzyży. 11 lipca. Tak, na Marsz Pamięci Rzezi Wołyńskiej. Jechał przed nami przez dłuższy czas samochód, dosłownie tak jakby wiedział, gdzie, w które miejsce jedziemy. Ponieważ jechał przed nami. Co innego, jak ktoś kogoś śledzi, to jedzie za nim, nie? Ale ten samochód ewidentnie jakby wiedział, gdzie jedziemy, w które miejsce i cały czas jechał przed nami. I o dziwo, z tym się nigdy wcześniej nie spotkałem, w żadnym z modeli samochodów, dzisiaj nawet pytałem na przesłuchaniu policjanta o to, jak macie lampkę od podświetlenia tablic rejestracyjnych w samochodach. Z tej lampki wysuwała się kamera w dół, nagrywała może nas. Czy się taki spotkali, to nam opowiedzieć. Nagrywała nas, po czym się chowała. I co jakiś czas ta kamerka się wysuwała. Ten policjant, którego dzisiaj zapytałem o to, bo powiedziałem, że może to jest ważne w tej sprawie tego sprawcy z Warszawy, może nie, ale że taką sytuację. Ale mieliśmy... chciałeś po prostu zasięgnąć języka. Czy to ewentualnie policyjny samochód? Policjant powiedział, że
Policjant powiedział, że słyszał o czymś takim, że w Mercedesach tych najnowszych jest taka opcja, że odsłania się znaczek Mercedesa i wysuwa się kamerka. Ale że o czymś takim, co ja mu opowiedziałem, że pierwszy raz słyszy. Także no, taka dziwna sytuacja była, że nie nagrywałem, bo byłem kierowcą Sylwia, bo Sylwia pyta, czy nagrywałem. Właśnie nie. Dziewczyny siedziały z tyłu, a ja byłem kierowcą, a telefon w kieszeni był. Także nie nagrałem tego, ale no, pytałem się wielu ludzi, czy... Bo no, naprawdę, pierwszy raz się spotkałem z takim czymś, że kamerka się wysuwa dosłownie, czy tam, gdzie zazwyczaj jest albo światło od podświetlania tablic rejestracyjnych, no, albo... No, tak jakby nas czytywała, nie? Robiła nam zdjęcia, czy tam rejestracji, czy nam. I to było takie trochę schizujące. No też się pierwszy raz z tym spotkałam. Ale może ktoś z widzów pokojarzy. No właśnie, no jeżeli spotkaliście się z czymś takim, no to piszcie, bo ja naprawdę wielu ludzi pytałem i każdy pierwszy raz słyszy, że takie coś w ogóle istnieje, nie? Znaczy no, w Mercedesie, tak jak mi powiedział dzisiaj na przesłuchaniu ten gość, że odsłania się jakby znaczek Mercedesa i wysuwa się kamerka, ale to, co ja mówiłem, że w tym miejscu, gdzie jest światełko podświetlania tablic rejestracyjnych, to że nie spotkał się z czymś takim i nie słyszał nawet o czymś takim. Rejestracji no nie zapisaliśmy. Nie zapisaliśmy w ogóle do... Ale wyszukaliśmy parkingu, no o czym tu mowa, no Sylwia. Sprawdzałem każdy prywatnie, ma swoje prywatne życie, jest swoim prywatnym samochodem, gdzie dociera i nikt nie będzie naszprycowany kamerami i siedział i czyhał, czy ktoś będzie miał jakieś porąbane zachowania. Tak samo jak ja sobie siedzę pod domem, czy w domu, nie wiem, czy się wychylam przez okno, czy nie wiem, po prostu podchodzę sobie do okna, bo nie jestem w łazience, w sypialni, czy gdziekolwiek indziej, to nie będę chodziła z kamerami, żeby czekać i coś nagrać, żeby ludzie mieli, nie wiem, się podniecali tym, że jakieś nagranie kolejne wsiądzie do sieci, tylko po prostu to jest wpływanie na swoją prywatność, no i mówimy o tym, tak? Przecież nikt nie siedzi z kamerami, nie czeka i nie wiem. A jeszcze wam coś powiem, jeszcze wam coś powiem dziwnego, co... Może ja na to tak nie zwróciłem uwagi tak bardzo jak Jowita. Nie tu, no patrz. Jowita, nie wiem, opowiedzieć o tym, że co mnie spotkało wczoraj, co tak się zmartwiłaś tym moimi problemami zdrowotnymi? Myślę, że to by, wiesz, to jest... Czy na razie nie? Na razie może nie. No po prostu... No po prostu ja zawsze inaczej. Wychodzę z założenia, ja zawsze zachodzę z założenia, że jak gdzieś jestem, to nic nie jem, nie piję. Tak, i dobrze mi się żyje. I zawsze tłumaczę, nie stawiacie nigdzie napoi, nie stawiacie nigdzie jedzenia, nie picie niczego w niepewnym towarzystwie, nie spożywajcie niczego w niepewnym towarzystwie. Nawet jak uważacie, że jest pewne, to za rok się okazuje, że jest niepewne. Tak więc ja od nikogo nic nie zjem, ani nie wypiję, ani nie zostawię, nie wiem, nawet od czegoś otwartego w samochodzie, który zamykam i tak dalej, ponieważ pewna osoba, która była blisko mnie, byśmy na pewnym spotkaniu, coś się wydarzyło. I od tamtej pory byliśmy w pewnym miejscu razem, to się wydarzyło i od tamtej pory po prostu mam taką zasadę, pilnuję wszystkich. Tak więc no, od przyjaciół mogę wziąć, ale nie... od przyjaciół mogę wziąć jakichś tam pewnych ludzi, ale nie być w takich miejscach. Ja zawsze apeluję. Andrzej się nie posłuchał i miał tego skutki. No, to znaczy, no, nie zwracałem wcześniej na to uwagi, a teraz już naprawdę zacznę na to zwracać uwagę, bo to... Tak jak mi mówiłaś, że to jest żaden problem, że jestem gdzieś na spotkaniu, ktoś barmanowi da, nie wiem, stówkę, dwie stówki do łapy, żeby mi coś tam dosypać lub dać do jedzenia, żeby mnie podtruć po prostu. No ostatnio różne dziwne sprawy się działy, także tak tylko wspominamy o tym, że ja jestem naprawdę chłop zdrowy jak dąb i nie choruję na nic, nie zamierzam sobie nic zrobić. A no i tyle może. Na tym zakończę. No, pewnie. No nie pomyślę sobie, że ktoś, nie wiem, znaczy to nie to jest tak, że nic na nas nie robi wrażenia, tak? Tylko pewne okoliczności, o których trzeba zacząć mówić, bo ja nigdy o tym nie mówiłam. No tak, jak już się wchodzi w prywatę, to już chyba musimy o tym zacząć mówić. No. No i tyle, nie? Chodź. To ile macie do miejsca docelowego? Blisko. No blisko, ale mamy pewne problemy. Blisko, ale się zaczyna, tak więc... Tak, blisko, ale tu na razie jest ściernisko, ale będzie ściernisko. No co, no powtórka z rozrywki.
słuchaj, widzę, że mieli przynajmniej atrakcję. No tak. Co, kończymy? Kończymy, no. Kończymy, co? A, no i zaprośmy jeszcze, zróbmy przypominajkę dla widzów, że... Będziemy się widzieli z Andrzejem tak na luzie, jeżeli chodzi o live'owe sprawy, aczkolwiek nie wykluczam, że wcześniej się też nie zobaczymy w duecie. 31 na 100%, no tak, więc możecie... A może wcześniej nawet, może nawet wcześniej nas zobaczycie, a później też to już na pewno. Dobra, chodźmy stąd. Dobra, słuchaj, my spadamy. Tak więc. Jak się coś dzieje, to nagrywaj. Będzie na live. Mamy od tego ludzi, co ściągają od razu. Dziękuję ci, Monika, za twoją wiadomość prywatną. Właśnie odczytałem. W sensie sama mi się wyświetliła. Dziękuję za komplement. No to pokaż tą buźkę. Kto? Co? Jaką buźkę? No nikt nie chce buźki pokazać, tak ładnie, świetnie, ale... Dobra, słuchaj, kończymy. Lubią tylko hałasować, wiesz? Lubią tylko hałasować. Aha, czyli jednak coś się dzieje. Spokojnie. To nagrywajcie. Dobra, słuchaj, my kończymy i ten, i... Pozdrawiamy. Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia w weekend.